Dzień dobry państwu, Łukasz Warzecha. Rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj jest ze mną pan Sławomir Mencen, poseł, jednocześnie jeden z liderów Konfederacji, no i lider partii Nowa Nadzieja. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jakie racje stały za dołączeniem przez troje europosłów Konfederacji, właśnie tych należących do Pańskiej partii Nowa Nadzieja, do grupy, nowej grupy, Europa Suwerennych Narodów, grupy w Parlamencie Europejskim, gdzie europosłowie Konfederacji zasiadają wspólnie z europosłami Alternatywy dla Niemiec? Czy powody dołączenia to są oczywiste? Dużo ciekawsze pewnie jest rozmowa nad powodami, dlaczego nie należy dołączyć. No, w Europarlamencie nie warto być posłem niezrzeszonym jeszcze bardziej niż nie warto być posłem niezrzeszonym, niezrzeszonym w polskim parlamencie. ilość możliwości się, jakie ma się po przystąpieniu do grupy, jest po prostu znacznie większa, chociażby możliwość wyboru w pierwszej kolejności komisji, do których chce się dołączyć. Nasi posłowie są w tych komisjach, które właści chcieliby być, to znaczy, w komisji Dotyczących energii, traktatu, nowych traktatów, czy też przemysłu, czy też wolności osobistych są najważniejsze, najistotniejsze z naszego punktu widzenia komisje. A na przykład nasz kolega Tomek Buczek, który nie zdecydował się na dołączenie do grupy, trafił razem z Robertem Biedroniem do komisji do spraw kobiet i podejrzewam, że będzie miał tam znacznie mniejsze pole do popisu niż nasi europosłowie. Do tego dużo większe możliwości skorzystania z infrastruktury europarlamentu, dużo większe możliwości posiadania asystentów, no i przede wszystkim możliwość zabierania głosu znacznie częściej. To nie jest przypadek, że Ewa Zajączkowska miała te swoje wystąpienie w trakcie debaty nad tym, czy Ursula von der Leyen ma być przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, czy też nie. Była tam, bo została tam wydelegowana przez swoją grupę. Gdyby nie należała do grupy, to po, po prostu głosu nie zabierała. Powiedział Pan, że ciekawsza jest dyskusja nad tym, dlaczego nie należy dołączać do grupy, ale do tej konkretnej grupy powiedzmy, bo tu pojawiają się argumenty, że Alternatywa dla Niemiec jest partią generalnie rzecz biorąc nieprzychylną polskiej racji stanu, że to jest partia, która. Hmm, no gdzieś tam przynajmniej w jej kręgu odzywają się głosy dotyczące na przykład rewizji granicy. Oczywiście pojawia się też argument o prorosyjskości AFD. Czy pan się nie obawia, że to jednak będzie wizerunkowy problem dla Konfederacji? Prawda jest taka, że niezależnie od tego, co byśmy zrobili, byśmy mieli z tego powodu wizerunkowy problem, bo ludzie nam nie przychylni, by się zawsze przyczepili. To nie jest tak, że my mogliśmy sobie wybierać, czy chcemy przyłączyć się do EPP, czy do EKR-u, czy do tej nowej partii ID, czyli patriotów, czy też do Europy Suwerennych Narodów. To była jedyna grupa, która chciała nas przyjąć. Niestety tak wygląda smutna rzeczywistość. Dla całej reszty byliśmy absolutnie nie do przyjęcia. Nie mieliśmy zaproszenia do grupy patriotów, więc nie mogliśmy z niego skorzystać. Jedyny realny wybór był albo postaniem parlamentarzystami niezrzeszonymi, tak jak jest obecnie trójka europosłów, Konfederacji, albo przyłączyć się do tej właśnie grupy, gdzie dodatkowo mamy bardzo dużo do powiedzenia, bo nasza delegacja jest drugą najliczniejszą po tej niemieckiej. Stanisław Tyszka jest współprzewodniczącym tej grupy, więc w tej grupie mamy naprawdę dużo do powiedzenia i jest to po prostu cenne polityka. Ale dlaczego, ten... Panie Pośle, dlaczego było tak, że nikt was nie chciał przyjąć, bo to trochę tak przepraszam, brzmi. No nieco żałośnie, jak pan mówi, no nikt nas nie chciał przyjąć. Poszliśmy tam, gdzie tylko nas chcieli. Czy rozmawialiście z innymi grupami? Dlaczego na przykład grupa Patrioci dla Europy, której rdzeniem jest Fides i Zjednoczenie Narodowe, nie chciała przyjąć posłów Konfederacji? Wie pan, rozmowy trwały miesiąc i bardzo długo trwały rozmowy z grupą właśnie patriotów, i mieliśmy nadzieję, że on uda się, uda się je dopiąć. Niestety się nie udało. W pewnym momencie wolte wykonali właśnie Węgrzy i Orban bardzo stanowczo poprzez swoich europarlamentarzystów przekazał, że on sobie nie życzy tego, żeby europosłowie Konfederacji dołączyli do grupy patriotów, co tak odczytujemy jako długą rękę PiSu. PiS nie od dzisiaj ma dobre relacje z Węgrami, z Orbanem i podejrzewam, że to po prostu oni nam zrobili taką przyjemność. A co w takim razie z pozostałym trojgiem posłów, europosłów Konfederacji, którzy pozostają niezrzeszeni? Czy no, pan jest jednym z liderów partii? Oczywiście oni nie należą do pańskiej partii, tej konkretnie, czyli do Nowej Nadziei. No ale chyba ma pan jakąś wiedzę. Tam też była mowa o tym, że um, oni pracują nad tym, żeby do jakiejś grupy dołączyć, ale na razie pozostają wśród posłów niezrzeszonych. Co z nimi dalej? To jest dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział, to znaczy dalej starają się dołączyć do innej grupy niż do tej, w której jesteśmy, do, do tej naszej w każdej chwili mogliby dołączyć, próbują do innej, no i mam nadzieję, że w końcu kiedyś... Czyli, się przepraszam, czy, czyli oni mają ofertę, tak, i mogą w razie czego, jeżeli będą chcieli, dołączyć do grupy, w której jest AFD i troje posłów Konfederacji, tak? Anna Bryłka i Tomasz Buczek jak najbardziej mają taką ofertę i gdyby tylko chcieli, to byśmy ich... Czegoż Braun nie ma. No niestety nie ma, bardzo o niego walczyliśmy, dosyć długotrwałe negocjacje, próbowaliśmy przekonać kolegów, żeby, żeby wzięli również na pokład Grzegorza Brauna, niestety to się nie udało, nawet bardzo ich szantażowaliśmy do ostatniego momentu, nie dawaliśmy im sygnału, czy na pewno się zdecydujemy, czy nie stawialiśmy tej sprawę Grzegorza Brauna, no ale niestety nie mieliśmy takiego przełożenia, z samej góry przyszło polecenie dla ich europarlamentarzystów, że nie ma mowy na temat współpracy z Grzegorzem Braunem, więc nie mieliśmy tutaj wystarczającej siły. Przebicia. Oni oczywiście pracują nad tym, żeby uzyskać ofertę z innej grupy, tylko że póki co takiej oferty nie ma. Więc jedyny realny na ten moment wybór to było być posłem niezrzeszonym albo dołączyć do Europy Suwerennych Narodów. Natomiast Pytanie, jakie są rzeczywiste argumenty, żeby do tej Europy suwerennych narodów nie wstępować, bo to jednak jest grupa w Europarlamencie, a podejście do Unii Europejskiej mamy w zasadzie takie same. To znaczy, nie zgadzamy się z polityką klimatyczną, nie zgadzamy się z planami zmian traktatów, z odebraniem Polsce prawa weta. Zwracam też uwagę, że europosłowie AfD protestowali przeciwko i byli przeciwko powiązaniu. KPO z praworządnością przeciwko odbieraniu polsce funduszy przeciwko tej walce uczuli von der Leyen z polskim rządem. Więc jak dziwnie by to nie zabrzmiało, to europosłowie AFD są dużo bardziej propolscy niż europosłowie pozostałych partii niemieckich i niektórych nawet partii polskich tak naprawdę, bo mieliśmy polskich europarlamentarzystów, którzy popierali sankcje na Polskę, którzy popierają zmiany traktatów, którzy popierają politykę klimatyczną i to są wszystkie rzeczy antypolskie. Więc ja nie mam żadnego problemu ze stwierdzeniem, że europosłowie AFD są bardziej propolscy niż pewnie połowa polskich europosłów albo i więcej. Jak, wyglą jak wyglądała wewnątrz samej Konfederacji dyskusja na temat tego, co zrobić i czy ten podział reprezentacji Konfederacji w Parlamencie Europejskim no, nie będzie dziwnie wyglądał? Ja powiem szczerze, że dla mnie to jednak trochę dziwnie wygląda. Ciekaw jestem, ile było takich precedensów w historii Parlamentu Europejskiego, że była delegacja jakiegoś ugrupowania, która się dzieliła wewnątrz Parlamentu Europejskiego. Były takie przypadki, jest to zupełnie naturalne i po prostu się zdarza. Nawet wydaje mi się, że w tej kadencji europosłowie się niektórych partii podzielili. To jest zupełnie naturalne, więc nie widzę w tym nic jakoś bardzo dziwnego. Ale z punktu widzenia wyborcy Konfederacji w Polsce, nie uważa pan, że to jednak wygląda trochę dziwnie? No bo Konfederacja musiała walczyć wielokrotnie z takimi sugestiami, że jest niespójna wewnętrznie i że w którymś momencie w związku z tym się rozpadnie. No w tym wypadku jest coś, co mogą niektórzy interpretować jako namacalny dowód tej niespójności. Reprezentacja Konfederacji się podzieliła w parlamencie. Nigdy nie ukrywaliśmy, że Konfederacja jest parasolem nad trzema partiami. My jesteśmy koalicją i partie tworzące tą koalicję mają prawo do swoich suwerennych decyzji. Dla mnie jest zupełnie oczywiste, podobnie jak dla moich kolegów i koleżanek z Nowej Nadziei, że lepiej jest być w grupie niż być posłem niezrzeszonym. Koledzy, koleżanki z Ruchu Narodowego uznali inaczej, w związku z czym są niezrzeszeni. Teraz nie widzę powodu, żeby ich wciągać na siłę do jakiejś grupy. Do której nie chcą należeć, albo nam zakazywać należenia do grupy i zmusić nas do bycia posłami niezrzeszonymi, kiedy chcemy się zrzeszyć, bo są z tego powodu zupełnie oczywiste korzyści. Na ile pan uważa wynik tych wyborów za jakiś istotny przełom? Nadzieje były jednak dużo większe. Ostatecznie okazało się, że nie udało się uzyskać mniejszości blokującej, No dlatego też Ursula von der Leyen. Uzyskała większość bezwzględną i to nawet z większym zapasem, niż to było pięć lat temu. Czy to jest jakiś symptom zmiany, czy, tak jak to mainstream interpretuje, jest to bardzo znacząca przegrana opozycji wobec obecnej linii Unii Europejskiej i w zasadzie pogrzebanie szans na jakiś zwrot kierunku Unii Europejskiej? Pan redaktor zaczął zadawać to pytanie, ja to już myślałem, że chodzi o wynik Konfederacji w tych wyborach, się strasznie zgubiłem, że te 12% to rozczarowanie, bo to jest najwyższy wynik historii naszego środowiska, wielki sukces i absolutnie nie można było marzyć o czymkolwiek więcej. Natomiast w skali całej Unii Europejskiej sytuacja jest ciekawa, zresztą jest bardzo podobna do tego, co się niewiele później wydarzyło we Francji. To znaczy według mnie nie ulega żadnym wątpliwościom, że Nastroje w Europie się zmieniają, to znaczy liczba ludzi, która widzi, że Europa zmierza w złym kierunku, że stajemy się takim skansenem, w którym dodatkowo jeszcze ogranicza się wolność słowa, zmniejsza się konkurencyjność i że to wszystko naprawdę idzie w złym kierunku, to liczba takich ludzi rośnie. Podobnie jak rośnie liczba ludzi, którzy widzą, że sprawy zły porządek obierają w Niemczech czy też we Francji. Natomiast wyniki wyborów są paradoksalnie idące w zupełnie drugim kierunku. I z czego to wynika? Faktem jest, że Ursula von der Leyen musiała dostała obecnie większe poparcie niż w poprzedniej kadencji, natomiast to wynika z tego, że dokoptowała do swojej koalicji zielonych, ponieważ bała się, czy w, jeżeli utrzyma ten dotychczasowy skład tych trzech dużych partii, to czy w Europarlamencie, to czy uzyska na pewno większość. No i po dokoptowaniu zielonych była pewna tej większości. Natomiast no zieloni nie bez powodu są zieloni i to wymagało na niej, żeby stwierdziła, że nie będzie żadnych zmian w europejskim zielonym ładzie. Idziemy w kierunku jakiegoś europejskiego czystego ładu przemysłowego. W ciągu studni mamy się dowiedzieć, co to za nowy pomysł. Więc pomimo lepszych wyników i większego poparcia sił eurosceptycznych, Komisja Europejska przesunęła się bardziej w lewo, w kierunku zaostrzenia prawdopodobnie jeszcze nawet polityki klimatycznej i podobny mechanizm zaszedł we Francji. Tam Marine Le Pen uzyskała bardzo dobry wynik w wyborach parlamentarnych, na tyle dobry, że po raz kolejny wszyscy inni musieli się sprzymierzyć przeciwko niej i w tej jej ordynacji z jednomandatowymi okręgami wyborczymi z dwoma turami, no bardzo dużo posłów przez to dostali socjaliści, w tym już prawie, że komuniści od tego jean luc Melenchona i nie wiadomo kto tam będzie premierem, ale jest spora szansa, że Francja się przychyli w lewo w wyniku bardzo do dobrego wyniku Marine Le Pen, więc w tym momencie nie wygląda to dobrze, wygląda to nawet źle, natomiast nie wiadomo jak będzie za 4 lata, nie wiemy jaki wynik wyboru będzie w Polsce w 27 roku, jeżeli nie będzie wyborów wcześniej, nie wiemy co się wydarzy po wyborach prezydenckich we Francji, które również zdaje się będą w roku 27, więc w perspektywie trzech lat może się bardzo dużo zmienić, jeżeli oni dalej będą przyciskać śrubę, tak jak do tej pory, to kolejne wyniki wyborów do Europarlamentu mogą mieć zupełnie Inna. jest taka anegdota którą ja i słyszałem prywatnie i potem jeszcze o niej przeczytałem po wyborach we Francji Marine Le Pen miała się spotkać z delegacją Fidesu i tam na pytanie o sytuację cywilizacyjną Francji miała odpowiedzieć, że nawet gdyby Zjednoczenie Narodowe wygrało te wybory nawet gdyby miało bezwzględną większość a przecież takie również były prognozy niektóre to i tak dla Francji jest o 30 lat za późno, ponieważ, mówiła Marine Le Pen, żyją we Francji w tej chwili już miliony obywateli, którzy albo kompletnie nie mają świadomości kulturowych podstaw, fundamentów państwa francuskiego, albo jeżeli nawet taką świadomość mają, to zupełnie planowo odrzucają te fundamenty. Więc czy my w ogóle już. Nie jesteśmy na drodze bez odwrotu. Może to jest tak, jak niektórzy chcą, niektórzy lewicowi komentatorzy mówią: Wy już tego nie zatrzymacie. To już po prostu jest za daleko. Mam nadzieję, że nigdy nie jest tak źle, jak się wydaje. Analogicznie też nigdy nie jest tak dobrze, jak się wydaje. We Francji rzeczywiście jest tragicznie. To znaczy, ja bardzo nie chciałbym być teraz Francuzem, nie chciałbym myśleć, co się wydarzy z Francją za kolejne 50 15 lat i co zostanie stracone, bo to jest rzeczywiście tragiczne. Ostatnio przeczytałem bardzo ciekawą książkę, którą wszystkim polecam, saga Rodu Le Pen, Kacprakity, gdzie on opisuje, jak. Ta sytuacja polityczna zmieniała się przez te dekady, i tam była jedna ciekawa informacja. Otóż, w tych departamentach, zdaje się, gdzie liczba liczba dzieci z imionami muzułmańskimi do, była poniżej 16% i rosła, to w tych departamentach rosło poparcie dla Frontu Narodowego, obecnie Zjednoczenia Narodowego. Natomiast jeżeli przekraczała 16%, no to już wtedy to poparcie malało, bo już tak dużo ludzi było spoza kultury europejskiej, że Front Narodowy tam tracił na poparciu. Więc był taki punkt przegięcia, jakby taki punkt bez powrotu, po przekroczeniu którego dany departament już był stracony i wiadomo było, że Front narodowy tam nie wygra. I pogorszenie się sytuacji, rozumiane jako zwiększenie się liczby imigrantów, pogarszało sprawę i już nie, nie, nie umożliwiało zwiększenia poparcia na frontu narodowego. I to może oznaczać, że rzeczywiście Francja już przekroczyła taki punkt, za którym nie ma odwrotu. Też ciekawe, czy coś podobnego nie będzie się niedługo, albo już teraz, działo na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie liczba imigrantów z południa drastycznie rośnie. Politycy demokratyczni nie ukrywają, że będą dawali im prawa wyborcze, kiedy tylko będą mogli. I to również może na trwałe przechylić szale. Więc w moim odczuciu w tym momencie jesteśmy w takim punkcie zwrotnym w skali świata, to znaczy strasznie dużo będzie zależało od wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych, czy wygra Trump, czy Kamala Harris, bo jeżeli tam uda się spróbować zawrócić ten nurt historii, to to ma się prawo przenieść również potem na, Zach na Europę Zachodnią. Jeżeli potem jeszcze Marine Le Pen jakimś cudem wygra wybory prezydenckie w roku 27, co jest nie. Co nie jest niemożliwe, to być może to jest ostatnia w ogóle szansa, żeby o czymkolwiek myśleć. Natomiast jeżeli jedne i drugie wybory będą przegrane, to w zasadzie zachód jest pozamiatany i niestety nie będzie można mieć już tutaj zbyt wielu, zbyt wielu złudzeń. No, to trzeba mieć też świadomość, że nawet jeżeli ci dwaj politycy wygrają, no to cały czas masa władzy będzie poza nimi. Cały ten system przecież jest stworzony od dekad przez ludzi co najmniej nieprzychylnych Le Penom czy też Trumpowi, więc nawet przejęcie tego fotela prezydenta może oznaczać, że cały pozostały system i tak się zbuntuje. Więc na Zachodzie ciężko być optymistą. Na szczęście to nie przekłada się bezpośrednio na Polskę. Uważam, że jesteśmy jednym z nielicznych państw Europy Zachodniej gdzie jeszcze jest duża szansa, żeby było kiedyś dobrze. To znaczy u nas te wszystkie procesy, które tam już są zaawansowane i po prostu niszczą te państwa, u nas są dopiero na początkowym etapie i jest szansa, że one doprowadzą do takiej zgnielizny na zachodzie, te procesy, że już każdy to będzie widział gołym okiem i dzięki temu Polacy się opamiętają i nie doprowadzą nas do takiej sytuacji. Skoro pan zaczął mówić o, o imigracji, to zanim jeszcze wrócę do tematów europejskich, chciałem zapytać, po której stronie sporo imigracji pan jest, no bo Partia Nowa Nadzieja to jest partia jednoznacznie liberalna. Tak się składa, że w Polsce kręgi, ja bym powiedział, integralnych liberałów, mam na myśli tutaj takie ośrodki jak Warsaw Enterprise Institute, jak Fundacja Wolności Gospodarczej, są bardzo mocnymi zwolennikami. Imigracji zarobkowej, no i ich przedstawiciele twierdzą, że imigracja zarobkowa jest praktycznie bezproblemowa, musimy sprowadzać imigrantów do pracy. No i również bądźmy uczciwi, tego się domaga wielu przedsiębiorców. No z drugiej strony mamy ludzi, publicystów, analityków ostrzegających przed taką imigracją, masową imigracją zarobkową. Jakie jest pańskie zdanie w tej sprawie? Moje zdanie przez ostatnie, myślę, że dobre 10 lat w tej sprawie ewoluowało. To znaczy, kiedyś też byłem zdania, że każda imigracja zarobkowa jest dobra. To znaczy, jeżeli ktoś chce tu pracować, ktoś inny chce go zatrudnić, to w czym problem? Czemu trzecia osoba ma mieć jakiś interes, żeby tego zabronić? Uważałem też, że głównym problemem z imigracją na Zachodzie jest to, że ona jest nastawiona na socjal. To znaczy, gdyby nie ta polityka socjalna Europy Zachodniej, to problemu by nie było. I niestety rzeczywistość weryfikuje moje dawniejsze poglądy sprzed dobrych 10 lat i teraz to widzę inaczej. I prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś małą miejscowość, nie wiem, 5-10 tysięcy mieszkańców, gdzie ktoś stawia fabrykę i ściąga dwa tysiące pracowników z jakiegoś dzikiego kraju, ze środka Afryki albo środka Azji. Płaci im jakieś stawki, oni tam przychodzą do pracy, pracują, a po godzinach sprawiają, że przestępczość drastycznie rośnie w tym miasteczku, a poziom bezpieczeństwa maleje spójrzmy na taką sytuację. Mamy przedsiębiorcę, który korzysta z tego, że ściąga sobie pracowników, to jest dla niego ewidentna korzyść, ale cała, całe miasteczko i cała okolica traci przez to, ponieważ poziom przestępczości niestety rośnie. I, I to nie są bajki, to mamy twarde dane z całej Europy Zachodniej, że tam gdzie im więcej imigrantów, im więcej uchodźców, tym przestępczość po prostu rośnie. Prawdopodobieństwo tego, że uchodźca, imigrant popełni przestępstwo, po prostu znacznie wyższe, niż jeżeli popełni rdzenny mieszkaniec. Czasem też kilku, kilkunastokrotnie Różnią się takie prawdopodobieństwa. To, to jest po prostu fakt, że sprowadzanie masowo ludzi z innych kręgów kulturowych do Europy zwiększa przestępczość i ktoś ponosi tego koszty ludzie, którzy nic z tą fabryką nie mają wspólnego zachodzi dokładnie ten sam mechanizm jak przy ochronie środowiska, ale takiej prawdziwej, a nie związanej z dwutlenkiem węgla. Gdyby ktoś postawił fabrykę i efektem ubocznym tej fabryki byłoby to, że do rzeki albo do jeziora trafiają ścieki i potem dookoła wszyscy chorują, mają niezdrową wodę i wszystko jest zanieczyszczone, to byśmy nie powiedzieli, że to jest wolność gospodarcza i że tak być powinno. To byśmy powiedzieli, że ten ktoś obarcza kosztami swojego prowadzenia działalności, takim jak zanieczyszczenia, swoją lokalną społeczność. To jest w zasadzie zupełnie oczywiste, ale dokładnie te Same mechanizmy są przy sprowadzaniu tysięcy imigrantów z krajów obcych kulturowo. Przestępczość od tego rośnie, poziom bezpieczeństwa na ulicach od tego maleje i cała lokalna społeczność się potem z tym mierzy. No i niestety dekady doświadczeń, zarówno europejskich, jak i północnoamerykańskich, pokazują, że masowa imigracja zawsze kończy się olbrzymimi problemami, co więcej, prawdopodobnie jest procesem, którego się nie da odwrócić. Bo jeżeli ci ludzie już tutaj mieszkają, zakładają rodziny, ściągają, nie wiem, żony, dzieci, yy, potem ich dzieci, Wnuki uzyskują y, y, obywatelstwa, no to z tym się już nic nie da zrobić. Tak? To jest proces jednokierunkowy i dobrze byłoby go w sumie nie zaczynać, bo już widzimy na Zachodzie, czym on się kończy po, po paru dekadach. A jakie jest w takim razie Pańskie zdanie na temat napływu uchodźców ukraińskich i ich obecności w Polsce? Mieliśmy tutaj takie prognozy, że oni będą stosunkowo, bezproblemowo zasilać polską demografię. No, też trzeba przyznać, że jeżeli spojrzy się na statystyki przestępczości sprzed 2022 roku, ale nawet po 2022 roku, to w stosunku do liczby obecnych w Polsce Ukraińców te statystyki nie są jakieś szczególnie przerażające. Co w takim razie z tą grupą y, powinniśmy zrobić? To znaczy, tak jak mówiłem, mówiłem o krajach dosyć odległych kulturowo, tak o, o jakiejś dalekiej Azji, o Afryce. Uważam, że skądkolwiek mamy brać imigrantów, bo nasz rynek pracy i nasza demografia wymaga jednak tego, że ludzi było trochę więcej, to właśnie z państw takich jak Ukraina czy Białoruś to są z naszego punktu widzenia najlepsze kierunki na ściąganie ludzi do pracy. Mam nadzieję też wielką, to się bardzo powolutku realizuje, ale, ale już takie malutkie stróżki są, żeby przyjeżdżali do nas ludzie z Europy Zachodniej, Którzy widzą, co się u nich odbywa. Do Warszawy przeprowadza się sporo Francuzów, chociażby, dla których to, to nie jest, to jest dosyć prosta sprawa. To znaczy, mogą pracować zdalnie, mogą mieć stawki dalej francuskie, a mają w Polsce dużo niższe koszty życia, mają dużo większy poziom bezpieczeństwa, więc powoli przystaje się że rzecz, nie, nie, nie rzeczą zupełnie spektakularną, że ktoś emigruje z Europy Zachodniej do Polski. Wracam do spraw europejskich. Czy widzi Pan możliwość współdziałania tych suwerennościowych grup w parlamencie europejskim? No mówię tutaj również o europejskich konserwatystach i reformatorach, czyli o grupie, w której jest prawo i sprawiedliwość. Te grupy w sumie, jak sobie policzyłem, mają 187 europosłów. No pewnie trzeba do tego doliczyć jeszcze jakąś część spośród europosłów niezrzeszonych, których jest w sumie 32. Czy tutaj, pańskim zdaniem, wspólny front w ogóle jest realny? Oczywiście, że tak. To znaczy, ja rozumiem te różne przyczyny wizerunkowe, dla których ci ludzie są w osobnych partiach. Nie bez powodu Marine Le Pen rozstawa się z AfD, nie bez powodu tam są różne wizerunkowe różnice. Natomiast spojrzenie na Unię Europejską mamy często dokładnie takie samo. Wystarczy powiedzieć, że gdy zgłosiliśmy Ewę Zajączkowską na wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, to pomimo tego, że w tej naszej grupie tam jest, zdaje się, około 30 osób to dostała 102 głosy, co widać, że głosowali na nią nie tylko Polacy z pozostałych grup, ale też zwyczajnie europosłowie z pozostałych eurosceptycznych grup. No przecież wiadomo, że nikt z PP by raczej na Ewę nie zagłosował. Więc już teraz widać tą współpracę i mam nadzieję, że się tutaj coś uda dobrego zrobić. Ja jestem wielkim zwolennikiem współpracy. Wiadomo, że jak się samemu nie ma wystarczającej ilości sił, to trzeba z kimś się dogadać i razem coś przepnąć. W, tym Europa, w tej kadencji niestety wielu Rzeczy pewnie załatwić się nie da, ale myślę, że już w kolejnym to będzie dużo prostsze. Jaka jest pańska teoria na temat tego, dlaczego Giorgia Meloni została jednak wypluta przez ten głównonurtowy układ? Bo był taki moment przed wyborami przewodniczącego Komisji Europejskiej, że wydawało się, że tam są bardzo intensywne podchody pod nią robione, ona sama zajmowała takie mocno dwuznaczne stanowisko. No i w pewnym momencie, patrząc z zewnątrz, mieliśmy takie Odepchnięcie Fratelli d'Italia, Giorgi Meloni, ona ostatecznie nie weszła, no były przecież nawet takie hipotezy, że wejdzie, wróci właściwie do IPP, to się nie stało. Co tu się pańskim zdaniem wydarzyło? Ja nie mam na tyle dobrych relacji z Włochami, żeby mieć jakieś insiderskie informacje, więc żadnych szczegółów nie ujawnię, bo ich nie znam, natomiast moja opinia jest taka, że ona była po prostu niepotrzebna do tego, żeby stworzyć większość, a zawsze przy stole powinno siedzieć dokładnie tyle osób, żeby tą większość mieć i każda kolejna jest po prostu w, takim układance, w takiej układance zbędna. Konfederacja zajmuje moim zdaniem dosyć wygodne stanowisko, czyli opozycji, która może sobie w tej chwili pozwolić na trzymanie równego dystansu albo prawie równego dystansu wobec dwóch głównych walczących sił, no ale cały czas nad wami wisi to pytanie od dawna, bo to przecież nie od października zeszłego roku. Czy to tak będzie zawsze? No jednak wielu wyborców, jak sądzę, oczekuje tego, że w którymś momencie Konfederacja weźmie jakąś współodpowiedzialność za rządzenie. Czy też pan uważa, że wy będziecie zawsze taką wieczną opozycją, co, jak mówię, jest wygodne, a niektórzy mogliby nawet powiedzieć wygodnickie? Ja mam nadzieję, że tak nie będzie, to znaczy nie wszedłem do polityki po to, żeby ją komentować albo żeby przypatrywać się z ław sejmowych temu, co robią inni, bo to by mi szkoda życia było na coś takiego, żeby ja, żebym, żebym mógł komentować politykę, to nie potrzebuję do tego być posłem, to dużo wygodniej nie jest. Być posłem i sobie komentować ją z domu, niż z parlamentu. Więc absolutnie nie o to chodzi. Jest zupełnie oczywiste, że chcemy wziąć odpowiedzialność za Polskę, chcemy, żeby te, nasza polityka polska poszła w trochę sensowniejszym kierunku, chcemy wreszcie, żeby było trochę więcej rozsądku, trochę więcej wolności, własności i sprawiedliwości. Więc jest zupełnie oczywiste, że mamy nadzieję, że kiedyś jakiś rząd sformułujemy. Problem jest taki, że obecnie te dwie największe partie z naszego punktu widzenia nie mają żadnej zdolności koalicyjnej, to znaczy my nie chcemy rządzić ani z jednymi, ani z drugimi, bo oni się po prostu do tego nie nadają. Nie widzę się w obecnym rządzie Donalda Tuska i nie widziałbym się w poprzednim rządzie Mateusza Morawieckiego, więc w tym momencie obydwie te partie nie wyglądają na takie, z którymi dałoby się stworzyć sensowny rząd, a co przyniesie przyszłość, to oczywiście nie wiem. Jest wielka nadzieja, znaczy może czy niewielka, ale jest cały czas nadzieja, że ten układ popis po dwudziestu paru latach wreszcie się zużyje, że może dojdzie do jakiejś zmiany generalnej Generacyjnej, będzie może jakaś nowa układanka i będzie można się jakoś inaczej odnaleźć w nowej rzeczywistości. Jan Krzysztof Ardanowski, Marek Jakubiak, Paweł Kukis, Jarosław Sachajko, czyli osoby częściowo też niektóre związane wcześniej z Konfederacją, zakładają nową formację, tłumaczą, że to jest takie wypełnienie luki pomiędzy PiSem a Konfederacją. Czy taka luka rzeczywiście jest? Jak pan patrzy na tę inicjatywę, być może to jest konkurencja dla Konfederacji? Rozmawiałem i z jednym, i z drugim, i niestety widzę świat trochę inaczej niż oni. To znaczy, ja bardzo cenię Jana Krzysztofa Ardanowskiego, tylko że on ostatni, on jest w tym PiSie, był w tym PiSie przez dobry chyba 20 parę lat, środowiskowo to pewnie przez 30 lat. On się nauczył życia na takim wielkim lotniskowcu, a tu, żeby założyć nową partię, to trzeba trochę bardziej jak taki pirat na początku działać, i on wydaje się, że tego nie potrafi. My mu tłumaczyliśmy, że my cały nic nie robiliśmy, tylko zakładaliśmy nowe startupy polityczne. Akurat w tym mamy doświadczenie. A nie mamy doświadczenia w prowadzeniu dużej partii, a on zupełnie odwrotnie. Więc być może nasze umiejętności się tutaj jakoś uzupełniają i być może warto byłoby porozmawiać o czymś razem, a nie osobno. No, niestety koledzy póki co jeszcze mają ten miraż, że uda im się założyć jakąś nową partię, w co absolutnie nie wierzę. Więc podejrzewam. Ale że... czy, czy z pańskich słów wynika, jeżeli ja je dobrze odczytuję, że ewentualnie jakieś miejsce w konfederacji dla Jana Krzysztofa Ardanowskiego może się znaleźć? Jak mówiłem, ja bardzo cenię Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W naszym elektoracie on jest bardzo mile widziany. Konfederacja została zbudowana jako sojusz różnych środowisk i według mnie to on by się bardzo Konfederacji przydał. No natomiast póki co ma inne spojrzenie na rzeczywistość, więc zobaczymy, czy za parę miesięcy na przykład mu się perspektywa nie zmieni. A to mówimy o Janie Krzysztofie Ardanowskim, ale tam jeszcze jest i Marek Jakubiak, który już tę drogę przeszedł, Jarosław Sachajko, no i Paweł Kukis, dla nich też by miał pan jakąś propozycję, czy niekoniecznie? Myślę, że naprawdę warto rozmawiać i ta rzeczywistość pokazuje, że byty polityczne powinny być większe niż mniejsze. Natomiast nie znaczy to, że dla każdego z tych panów tutaj mielibyśmy jakąś ofertę, to trzeba by przemyśleć, zastanowić się też pytanie, jaką oni mają, jaki oni mają pomysł na siebie. Więc wydaje mi się, że póki tworzą osobny projekt i próbują go tworzyć, przynajmniej tak bym to określił, to nie ma o czym rozmawiać. Natomiast w przyszłości myślę, że warto będzie znowu się spotkać. P politycy Konfederacji niezbyt chętnie wypowiadają się w obronie polityków suwerennej Polski, przeciwko którym przede wszystkim są wymierzone działania tak zwane rozliczeniowe, a to biorę to w cudzysłów, działania rządu Donalda Tuska. Natomiast przyglądałem się, jak przedstawiciele, jak posłowie Konfederacji głosowali w sprawie odebrania immunitetu panu posłowi Marcinowi Romanowskiemu. No i to jest dosyć dziwna sytuacja, bo tam głosowanych było najpierw 11 zarzutów prokuratury i tutaj większość posłów Konfederacji głosowała za możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności karnej pana posła Romanowskiego. Chyba we wszystkich głosowaniach tylko dwóch posłów um, opowiadało się przeciwko temu, ale potem, kiedy przyszło do takiego sumarycznego głosowania, to wszyscy obecni na sali posłowie Konfederacji głosowali przeciwko. Czy pan może to jakoś wytłumaczyć? O co tu chodziło? Ja już tłumaczę, tam nie chodzi o żadne sumaryczne głosowania. Były głosowane tak naprawdę dwie rzeczy. Najpierw tych 11 zarzutów, czy w każdym z tych zarzutów można mu uchylić mu nieprawidłowość? i postawić te zarzuty. I za każdym razem byliśmy jak najbardziej za, bo przynajmniej ja osobiście uważam, że Fundusz Sprawiedliwości to trzeba rozliczyć, bo ja nie chciałbym, żeby nasze państwo w ten sposób działało. Dla mnie to było czyste złodziejstwo. I jeżeli ktoś tam jest winny, to po prostu powinien za to odpowiedzieć. Gdyby się okazało, że nie można pociągnąć do odpowiedzialności. Kogoś odpowiedzialnego za tak dużą defraudację tylko dlatego, że jest posłem, no to już wszystkie bandziory by potem na szczycie swoich grup przestępczych posłów umieszczały i ci ludzie wreszcie by mieli jakieś zastosowanie, się do czegoś przydali. Natomiast to drugie głosowanie, o którym pan mówi, ono nie dotyczyło postawienia zarzutów, tylko zgody na tymczasowe aresztowanie. już jest sprawa zupełnie inna, bo uważam, że uzasadnienie tego wniosku było kuriozalne. To znaczy, Mariusz Romanowski. Co najmniej od 15 października wie, że będzie miał problemy, no bo zdaje się, podejrzewam, że wie co robił i widział wtedy już 15 października, że władza się zmieniła. Więc jeżeli chciał cokolwiek w tej sprawie mataczyć, to miał na to grubo ponad pół roku. Jeżeli coś miało być zamataczone, to już zamataczone zostało. Zwłaszcza, że od paru miesięcy jeszcze chodzą po internecie i telewizji te nagrania Tomasza Mraza. Więc oni doskonale wiedzą, co wie druga strona i tam już nie ma czasu, żeby cokolwiek zamataczyć. Jestem przeciwnikiem co do zasady aresztów tymczasowych. Wyjątkiem są w zasadzie sytuacje, kiedy ktoś zostanie zamknięty, bo jest niebezpieczny. Tak, jakiś bandzior, nie wiem, morderca, zabójca, ktoś, kto kogoś pobił na ulicy albo jest po prostu groźny do otoczenia, to dobrze jest go zatrzymać w tym areszcie do momentu wydania wyroku, kiedy skończy w więzieniu. Natomiast jeżeli sytuacja zupełnie oczywista, wszystko jest w dokumentach, wszystko jest w zeznaniach, to po co człowieka zamykać, żeby czekał tam na areszt? Nie podobało mi się ani w wykonaniu poprzedniej władzy, ani w wykonaniu niestety obecnej władzy, że ktoś jest spektakularnie zatrzymywany tylko po to, żeby mu zepsuć reputację, nie wiem, zaszkodzić albo żeby pokazać jakkolwiek swoją sprawczość. To w ogóle nie powinno w ten sposób wyglądać. Niestety mamy w Polsce cały czas areszty wydobywcze, tymczasowe są ludzie, którzy siedzą w areszcie tymczasowym, niewinni, bez wyroku, ponad 5 lat setki ludzi. Siedzą ponad dwa lata w areszcie tymczasowym. To jest jakiś skandal. W państwie cywilizowanym takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Winnych, skazanych trzeba trzymać w więzieniu, a póki ktoś nie jest skazany, to jest po prostu niewinny. Zwłaszcza w sprawach opartych na dokumentach, o interpretację przepisów nie powinno być w ogóle miejsca na areszt tymczasowy. A jak pan ocenia w tym kontekście sprawę księdza Michała Olszewskiego? Przyznaję, że, że nie znam szczegółów tej sprawy, tym się akurat nie interesowałem. Natomiast z tego, co chyba do mnie dotarło, to on też siedzi w areszcie tymczasowym i temu oczywiście jestem przeciwko. Natomiast on nie był posłem, więc nie było w tej sprawie żadnego głosowania. Tak, też to jest sprawa, są drugie pamiętam, trzy sprawa. miesiące. Z... W poprzedniej kampanii wyborczej Platforma Obywatelska i tam Polska 2050 miały duże wsparcie polskiego biznesu z powodu jednego postulatu. Biznes oczekiwał, że skończą się tymczasowe pokazowe aresztowania w Polsce, chociażby przedsiębiorców. No i niestety, jak widać, to się nie skończyło. Te same narzędzia są wykorzystywane teraz przez nową władzę. Net Adam Bodnar wypowiedział się w tej sprawie i powiedział rzecz absolutnie skandaliczną, że według niego tymczasowe areszty powinny być ograniczone ograniczony do dwóch lat. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam, jak człowieka przed wyrokiem można wyciągnąć z domu i trzymać w areszcie dwa lata, czekając na co? Jak sprawnie, jak niesprawnie działa ten wymiar sprawiedliwości, że ktoś dwa lata miał być trzymany w areszcie i czekać na wyrok w sprawie, której nikomu krzywdy nie zrobił, tylko co najwyżej coś, nie wiem, ukradł, czy oszukał, czy dokonał jakiegoś przestępstwa papierowego. Jak będzie wyłaniany kandydat Konfederacji na prezydenta? Czy to będzie znowu jakaś forma prawyborów, czy też liderzy Konfederacji uzgodnią to między sobą? Rozmawiamy na ten temat już od paru tygodni i podejrzewam, że jeszcze parę tygodni będziemy na ten temat rozmawiać, więc póki co nie ma tu jeszcze żadnej decyzji, a że dopóki rozmowy się nie zakończą, to, to głupio byłoby na ten temat spekulować. A mówiąc czysto teoretycznie, jakie pan widzi zalety i wady każdego z tych rozwiązań? Bo rozumiem, że te dwie metody bierzecie pod uwagę. Wcześniej już były prawybory w Konfederacji i pewnie wielu wyborców oczekuje, że tak będzie. To nie jest metoda bez wad. Jest też ta druga, która też ma swoje wady. Jak pan to ocenia? Tak, to prawda, każda metoda ma swoje wady. Chociażby prawybory mają następujące wady. Pierwsza jest taka, że puszczamy sprawę trochę, właśnie trochę całkowicie poza swoją kontrolę i nie wiemy tak naprawdę, kto wtedy będzie decydował. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakaś na przykład partia, której nie lubimy, będzie zaangażowana w te prawybory, tak? I wyśle swoich ludzi na kilka zjazdów i nagle będziemy mieli kandydata nie tego, którego chcą nasi wyborcy, a tego, które chcą czyjeś inni wyborcy, który byłby dla nich z jakiegoś powodu wygodniejszy. I takie coś nie powinno mieć miejsca. Druga sprawa jest taka, że jest ryzyko, że się pokłócimy za bardzo, ani bardzo chcielibyśmy się kłócić. Zawsze taka rywalizacja wzbudza pewne emocje i potem tego mogą być dosyć silne reperkusje. Mówi się, że poprzednie wybory wyszły dobrze, no ale efektem tych prawyborów to był potem rozłam w mojej partii i paru kolegów się pożegnało przez to z polityką i do teraz mamy tego różne niekorzystne konsekwencje. Więc to nie jest tak, że poprzednie prawybory przeszły zupełnie gładko. Nie, wtedy to był początek pewnych sporów, które finał znalazł dopiero w zeszłym roku i ja bardzo bym nie chciał, żeby te tegoroczne prawybory również się w ten sposób skończyły. A w takim razie jakieś wady decyzji podejmowanej przez liderów? To może być błędna decyzja, to też może być decyzja, która wzbudzi więcej problemów, chociażby ktoś, część wyborców może nie zaakceptować tej decyzji, część wyborców może powiedzieć, że miało nadzieję, że sami zdecydują w trakcie prawyborów, a teraz dostali kandydata, którego wybrało jakieś niejasne ciało i oni nie mieli na to żadnego wpływu, więc ten problem z, z legitymizacją takiego kandydata być może byłby mniejszy, większy. Czy teoretycznie w drugiej turze Konfederacja miałaby zamiar poprzeć, no bo zakładamy, że zetrą się jednak kandydaci tych dwóch głównych obozów, miałaby zamiar poprzeć któregoś z nich na zasadzie mniejszego zła, czy raczej zajęlibyście znów takie wstrzemięźliwe stanowisko, drodzy wyborcy, decydujcie sami. Czy w ogóle w tej sytuacji politycznej, ja pytam o to dlatego, że jednak no, mam wrażenie, że to wszystko coraz bardziej staje na ostrzu noża. Czy w tej sytuacji politycznej jeszcze zajmowanie takiego bardzo zachowawczego, niektórzy by mogli powiedzieć, kunktatorskiego stanowiska się opłaca w ogóle? Jeżeli będzie czas, żeby odpowiadać na takie pytania, to między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich Nikt, nikogo w ciemno nie poprze, zwłaszcza, że nie wiadomo, kto miałby to być, ani pisani platforma nawet swoich kandydatów nie wskazali, więc nie ma w ogóle w tym momencie o czym rozmawiać. A może do drugiej tury dojdzie, kto wejdzie ktoś inny, nie wiem, albo przedstawiciel Konfederacji, albo Szymon Hołownia. Naprawdę nie wiemy, jak świat będzie wyglądać to. Bronisław Komorowski był przekonany, że on to na pewno będzie prezydentem, jeżeli tam. Nie przejedzie pijany zakonnicy w ciąży, no i wyszło z tego to, co wyszło. Pamiętajmy też, że poprzednio Platforma nie miała ręki do wskazania swojego kandydata, właściwie kandydatki. Pani Kidawa-Błońska tam spadała w sondażach do mniej więcej 3%, kiedy w końcu została wycofana, A więc nikt nie ma pewności, czy tym razem PIS lub Platforma nie powtórzą czegoś takiego i nie wystawią kogoś, na kogo kompletnie nikt nie będzie chciał głosować. No, i ostatnie pytanie, tylko tym razem to będzie pytanie już nie do pana posła Mencena, tylko do pana Mecenasa Mencena, właściciela kancelarii prawnej. Odbyła się emisja akcji pańskiej kancelarii. Niektórzy w związku z tym stwierdzili, że pan wszedł do polityki tylko po to, żeby zareklamować właśnie swoją kancelarię i tę emisję akcji. Akcje najpierw sprzedawały się bardzo dobrze i osiągnęły wysoką cenę, potem ta cena bardzo mocno spadła. No, pan tutaj zareagował na to, mówiąc, że jeżeli ktoś tego nerwowo nie wytrzymuje, to niech sprzeda te akcje. No, ale czy pan nie ma takiego wrażenia, że tu jest jakiś konflikt interesów? Bo jednak pańska kancelaria zajmuje się, jak sam pan przyznaje, głównie optymalizacją podatkową, a przecież pan no, jest posłem, czyli w jakimś stopniu legislacja podatkowa zależy też od pana. Ja bardzo bym chciał, żeby zależało ode mnie. Niestety zależy w sposób dalece niewystarczający. Jestem w opozycji i nie mam zbyt wiele do powiedzenia na temat tego, jak obecnie wyglądają przepisy. Mogę sobie je tylko krytykować, a krytykować to je mogłem zawsze, więc w tej sprawie nic się nie zmieniło. Natomiast wracając do początku pana pytania, no ja w ofercie publicznej wystawiłem te akcję między 32 a 36 zł, Osiągnęły cenę maksymalną 36. Potem rzeczywiście podicie mocno wzrosły, potem spadły. Zresztą mówiłem jeszcze przed debiutem, że tak będzie. Dzisiaj, kiedy rozmawiam, mają cenę 44 zł, więc dalej zdecydowanie wyżej niż na poziomie z oferty publicznej, kiedy to ja ustalałem cenę, a potem jak tam gra za sobą popyt, podaż i różni spekulanci, to już na to żadnego wpływu nie mam, ale dalej cena jest wyższa nie tylko niż w momencie debiutu, ale jest zdecydowanie też wyższa niż w ofercie publicznej. Teraz, czy jest konflikt interesów? Jest to zupełnie oczywiste, że jak już będę ministrem finansów, to nie będę mógł być prezesem spółki doradztwa podatkowego tych rzeczy się łączyć nie da, więc wtedy oczywiście podam się do dymisji. natomiast jeżeli jestem posłem, no to poseł ma prawo wykonywać inną pracę. Jeżeli ktoś może być każdy, znaczy wielu posłów jest posłami niezawodowymi. No albo są ministrami, wiceministrami, albo pracują w biznesie. Jestem jednym z wielu przypadków, więc nie wiem, czemu akurat ja nie miałbym prawa zarabiać na życie, a pozostali posłowie by mogli. Zwracam też uwagę, że jeżeli ktoś mówi, że poszedłem do polityki po to, żeby zarabiać pieniądze, to niech się zastanowi, dlaczego mało który przedsiębiorca tak robi. No a przyczyna jest taka, że polityka się nie dodaje z biznesem i bardzo w tym biznesie szkodzi. To, że jestem politykiem, sprawia, że wielu klientów, nie chcę być moimi klientami, no bo mnie nie lubią na przykład, albo nie chcą mieć z tego jakichś problemów. Wielu, wielu pracowników nie chce być, potencjalnych pracowników nie chce u mnie pracować, bo też kojarzy się bardzo dla wielu osób negatywnie politycznie, więc z tego jest mnóstwo problemów i nie powiedziałbym, żeby na moim etapie polityka mi pomagała w biznesie, raczej mi przeszkadza. A do polityki to ja raczej bardzo dużo dokładam, a żadnych pieniędzy stamtąd nie mam, bo nawet nie jestem posłem zawodowym, więc nawet pensji nie dostaję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Sławomir Mencen, poseł, lider Konfederacji, lider partii Nowa Nadzieja. Dziękuję bardzo, panie pośle. Również dziękuję. To była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha. Kłaniam się państwu i do zobaczenia.